Hejka dzieciaki, cześć! Witam Was na kanale Kocham Zabawki, a w dzisiejszym odcinku mamy tutaj bohaterów z bajki Binga. W roli głównej Bing, Sula, Coco oraz Flop, opiekun Binga. Tuż za nimi znajduje się fantastyczny, wypasiony domek Binga. Spójrzcie tylko, ma bardzo dużo pomieszczeń, wiele tam się dzieje, więc serdecznie zapraszam Was do obejrzenia bajki. Lo, dzisiaj wybieram się do szkoły, ale super, muszę jeszcze kilka ważnych rzeczy przed szkołą zrobić. Muszę się spakować, muszę coś pysznego zjeść, może jeszcze zdążę poukładać klocki, wziąć kąpiel. O, jeszcze dużo roboty przede mną, więc muszę się sprężać, aby zdążyć na lekcję. Bing, Bing, gdzie jesteś? O, gdzie się podział Bing? On to zawsze z rana musi biegać po wszystkich pomieszczeniach, po całym mieszkaniu, a przecież niedługo idzie do szkoły. Bing! Bing! Gdzie jesteś? O, chyba muszę go koniecznie poszukać. Super! Zrobię sobie pysznego szejka. To jest świetna myśl. Taki orzeźwiający owocowy szejk z rana to idealne śniadanie. O, wrzuciłem już tutaj wszystkie składniki. Teraz musi się tylko pomiksować troszeczkę. No, a ja w tym czasie pójdę poukładać trochę klocki. O, Bing! Gdzie jesteś? O, a kto wstawił ten mikser? Ojojoj, to chyba Bing. I jak zwykle zostawił go włączonego. Przecież to jest niebezpieczne. Czasem wykipi cały sok i co wtedy? Och, ten Bing, zawsze taki roztargniony z rana. O, moja najlepsza układanka codziennie z rana. Układam wszystkie klocki, jeden na drugi. Jest już wysoka ta wieża, taka wysoka. Dużo pracy włożyłam w to, aby tak pięknie wyglądała. O, uwielbiam klocki. I klockami bawić się na różne sposoby. O, zobaczcie, taka magia. Jak podskoczę na swoim dywaniku, to te klocki się zamykają. Ale super zabawa! Uhu! Okej, szejk się robi. Pobawiłem się klockami. To teraz chyba musiałbym się wykąpać. Ho! Właśnie! Szejk! Ojej! On się robi? On nie wykipił? Ojej! Muszę pędzić do kuchni i zobaczyć, czy na pewno jest jeszcze w mikserze. Oj, ale ze mnie gapa! Zapomniałem o swoim szejku! No dobrze. Ale zanim pójdę wyłączyć szejk, to jeszcze zdążę włączyć wodę. No i wtedy będzie już się lała i będzie dużo piony, jeszcze więcej jak jest. Dobra, no to zaraz pójdę wyłączyć ten szejk. Nic się przecież nie stanie. Zanim ta woda się naleje, to chyba minie z pół godziny. O, w międzyczasie szybko pobiegnę do kuchni i wyłączę szejker. No właśnie, i wtedy wrócę i będę miał mnóstwo pion i wody w wannie. Dobra, zaraz wraca. O nie, mój szejk już prawie eksplodował. Całe szczęście, że przyszedłem na czas, ponieważ widzę, że już krucho z nim. Ojej, już się wylewa, ale na szczęście zostało jeszcze sporo soku do wypicia. Szukam i szukam tego Binga i nigdzie go nie ma, a na dodatek zostawił włączone światło w łazience, a co gorsza, leje się woda do wanny. Wszystko już kipi z wanny, a Binga nie ma. Jak on mógł zostawić włączoną wodę? O, Bing! Bing, gdzie jesteś? O, gdzie on jest? O, jak mogę nie znaleźć go u nas w domu? To jest przecież niemożliwe. Bing, no gdzie ty jesteś? Bing, hop, hop. O, zaraz dokończę mojego szejka. Chyba Flop mnie woła. Ciekawe, co on ode mnie chce? Flop, Flop. Tutaj jestem, witaj. O, od rana cię nie widziałem. Gdzie ty się podziewasz, Flop? Ha, no też mi dobre. To ja cię, Bing, od samego rana szukam. A na dodatek zrobiłeś kilka szkód w naszym mieszkaniu. Ha? Ale jak to? Jakich szkód? Co się stało? No co ty, Flop, mówisz? No jak to? A kto zostawił shaker włączony i się przepalił? O, no ja, ale wiesz, bo się spieszyłem, bo chciałem iść poukładać klocki. Ale nie wolno shakera zostawiać włączonego. No widzisz, teraz się przepali i już nie będziesz robił sobie szejku. Ojejuś, przepraszam, Flop, nie wiedziałem. A na dodatek zostawiłeś odkręconą wodę na górze. Do wanny leciała woda, no i zalała całą górę. Ojej, naprawdę? O, to tego też nie wiedziałem.
przepraszam, bo taki byłem podekscytowany, że idę do szkoły i chciałem wszystko naraz zrobić, ale jak widać, to nic mi się nie udało. No, musisz pamiętać, że nie wolno robić 50 czynności naraz, bo nigdy nic ci nie wyjdzie. Teraz to ja o wszystkim będę pamiętał, Flo. Najpierw zrobię jedną czynność, a potem dopiero drugą. Najpierw zrobię szejka, wypiję i wyłączę sprzęt, potem pójdę nalać wodę, obiecuję, że już będzie dobrze. Okej. Nie gniewam się. Wiem, że chcesz iść do szkoły, bardzo dlatego się śpieszyłeś. No to mogę iść, to mogę już iść do szkoły? Mogę, proszę. No idź. O, lecę do szkoły. Och, ten Bing jak się śpieszy, to wszystko zostawia włączone i rozlane i zepsute. Ahoho, dzieciaki, a jeśli wy również czasami tak macie przed szkołą, to napiszcie to w komentarzach. Dajcie lajka, czyli łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A ja się z wami żegnam i was pozdrawiam. Pa, dzieciaki, do zobaczenia. Thank you.